Cześć, słoneczka. Chciałbym streścić to, o czym mówiliśmy na ostatniej lekcji. A mówiliśmy o tym, jak należy stosować czy rozumieć drugą zasadę dynamiki. Już nie opowiadając wiele o tym, w jaki sposób doszliśmy do tego, że siła równa się masa razy przyspieszenie, Mogę wam powiedzieć, czy rozmawialiśmy o tym, że ta druga zasada dała nam władzę nad ruchem. Co to znaczy władzę nad ruchem? To znaczy, że dzięki niej możemy zrozumieć wszystko, co wszystkie zjawiska ruchu. No i zaczęło to się oczywiście od astronomii, od Układu Słonecznego, tego, co Newtona fascynowało najbardziej. To znaczy od tej boskiej recepty, od boskiego przepisu na Układ Słoneczny. Dlaczego planety zachowują się tak, jak się zachowują. No i rzeczywiście formułując swoją trzecią, drugą zasadę dynamiki i dwie pozostałe, pierwszą i trzecią, był w stanie zrozumieć i przewidzieć ruch planet dokładnie taki, jaki, czy też z tych trzech zasad wynika ruch planet dokładnie taki, jaki obserwujemy. No, przypominam, że w tej trzeciej zasadzie to mamy F oznacza siłę, M to jest masa, miara bezwładności, a A to jest przyspieszenie. Przyspieszenie, czyli tempo zmian szybkości w czasie. To oczywiście wszystko są i siła, i przyspieszenie są wektorami, ale umówiliśmy się, że będziemy na razie starali się unikać tej notacji wektorowej, żeby nie wprowadzać dodatkowych wątpliwości i dodatkowego zamętu. No więc, jeżeli mamy takie równanie, to oczywiście ono może nam pomóc zdefiniować, co to jest siła, no bo jeżeli ciało o masie m porusza się z przyspieszeniem A, no na przykład ciało o masie 80 kg porusza się z przyspieszeniem równym, którego wartość równa się 1 metr na sekundę do kwadratu. Jednostką przyspieszenia są metry na sekundę do kwadratu, bo tu w liczniku jest zmiana szybkości w metrach na sekundę, a w mianowniku jest czas, zmiana czasu, przyrost czasu w sekundach, czyli jeżeli podzielimy metry na sekundę przez sekundy, to dostaniemy metry na sekundę do kwadratu. Więc jeżeli ciało o masie m porusza się z przyspieszeniem równym jednego metra, z przyspieszeniem jednego metra na sekundę do kwadratu, no to siła, no zgodnie z tym wzorem, musi być równa 80 kg razy 1 metr na sekundę do kwadratu. No i kilogram razy metr na sekundę do kwadratu to jest newton, to jest właśnie jednostka siły, którą już poznaliśmy przy okazji badania, jak działa siłomierz na przykład. Tak? Możemy powiedzieć, że newton to jest siła, która nadaje ciało o masie 1 kg przyspieszenie równe które równa się 1 metr na sekundę do kwadratu. No cóż, co jeszcze? Wiemy także i badaliśmy to sami, że w polu grawitacyjnym wszystkie ciała spadają z tym samym przyspieszeniem. To jest precyzyjne sformułowanie tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że w polu grawitacyjnym ciała spadają tak samo, niezależnie od masy. Jeżeli zaniedbać oczywiście siłę oporu powietrza, ale w wielu przypadkach to jest doskonałe przybliżenie. No i dzieje się to tak dlatego, że siła jest proporcjonalna do masy. Siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie m, jest proporcjonalna do masy, a ten współczynnik proporcjonalności oznaczyliśmy sobie g. No i jeżeli wstawimy to równanie tutaj, wstawimy to g razy m do jako siłę, no to masa z masą się uprości, zostanie samo g. Przyspieszenie spadających ciał a równa się tej stałej proporcjonalności tutaj pomiędzy masą a ciężarem g i nie zależy od masy ciała. No i to przyspieszenie grawitacyjne można wyznaczyć, analizując film ze spadającą piłką. Niektórzy z was podeszli do tego zadania, nie każdemu się udało.
Nie każdemu się chciało, tak bym powiedział, szkoda. No ale wyniki tych, którym się chciało, były bliskie tej wartości tablicowej 9,81 metra na sekundę do kwadratu. Więc wykonując taki prosty eksperyment, jak filmując spadającą piłkę, analizując ten ruch za pomocą trackera, można z dobrym bardzo przybliżeniem wyznaczyć, kilkuprocentowym, wyznaczyć wartość przyspieszenia grawitacyjnego G. No i teraz możemy odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, a ile jest w takim razie siła, która działa na to ciało? Wracając, tak, ciało ma masę 80 kg, a przyspieszenie 1 metr na sekundę do kwadratu, no jeżeli pomnożymy te liczby przez siebie, to dostaniemy 80, bo 1 razy 80 to jest 80, a mnożąc jednostki, kilogram razy metr na sekundę do kwadratu, no ale to jest właśnie Newton, tak, czyli jeżeli ciało o masie 80 kg porusza się z przyspieszeniem 1 metra na sekundę do kwadratu, to działa na nie siła 80 newtonów. No i to jest zgodne z tym, z tą liniową zależnością, z tą proporcjonalnością pomiędzy siłą i masą, między siłą a przyspieszeniem. Jakby tak spojrzeć na ten wzór ze strony matematycznej. Jeżeli zwiększymy masę 5 razy przy tym samym przyspieszeniu, to siła też wzrośnie 5 razy. Jeżeli przyspieszenie chcemy, żeby wzrosło 3 razy przy tej samej masie, no to musimy zadziałać siłą, która jest 3 razy większa. No dobrze, a jaki jest w takim razie ciężar ciała, które ma masę 1 kg? No, ciało o masie 1 kg, tak jak wszystkie ciała, spada w polu grawitacyjnym z przyspieszeniem 9,81 metra na sekundę do kwadratu, więc wystarczy pomnożyć zgodnie z tym wzorem masę przez przyspieszenie, 9,81 wyciągniemy przed nawias i znowu pojawi się ta kombinacja kilogram razy metr na sekundę do kwadratu, która jest równa jednemu newtonowi, a więc 1 kilogram na Ziemi waży 9,81 newtona. Myśmy mówili w przybliżeniu 10 newtonów. I to jest właśnie to przybliżenie, to jest ta poprawna wartość. No i znowu ta proporcjonalność w tym wzorze oznacza, że masa 4 kg będzie ważyła 4 razy więcej. Masa 2 kg będzie ważyła 2 razy więcej, tak? Więc masa 0,5 kg będzie ważyła połowę tego, co waży masa 1 kg. To jest, mam nadzieję, oczywiste. No i druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to że na związek pomiędzy przyspieszeniem, prędkością i czasem, to znaczy w ruchu jednostajnie przyspieszonym, szybkość rośnie w czasie, a współczynnikiem proporcjonalności jest tym razem przyspieszenie. No i wyobraźmy sobie, że ciało porusza się z przyspieszeniem równym 1 metr na sekundę do kwadratu przez 1 sekundę, no to jak pomnożymy 1 metr na sekundę do kwadratu przez sekundę, to tu te sekundy do kwadratu są w mianowniku, ta sekunda jest w liczniku, tak jak tutaj metr, to m tu oznacza metr, a nie masę, metr na sekundę do kwadratu razy sekunda, sekunda w liczniku z jedną z tych dwóch sekund w mianowniku się uprości, zostanie metr na sekundę, czyli tak jak należało się spodziewać jednostki szybkości czy prędkości. No i ja chcę powiedzieć, że bardzo bym sobie życzył naprawdę, żebyście podeszli do tego poważnie i przynajmniej wnioski z takiej prostej zależności, że siła jest równa masa razy przyspieszenie, albo że szybkość to jest przyspieszenie razy czas, albo w ruchu jednostajnym droga to jest szybkość razy czas, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, jak korzystać z tego wzoru. No dobrze, no a właśnie drugą część naszej lekcji poświęciliśmy na badanie tego wzoru pomiędzy zależności pomiędzy przyspieszeniem, czasem i szybkością w ruchu jednostajnie przyspieszonym. To jest zależność w ruchu jednostajnie przyspieszonym, czyli takim następny stopień komplikacji po ruchu jednostajnym. W ruchu jednostajnym szybkość była stała, teraz szybkość nie jest stała, ale za to stałe jest przyspieszenie, czyli tempo zmian szybkości jest stałe.
No i przykładem takiego ruchu jest spadek swobodny, spadek w polu grawitacyjnym. Otóż jeszcze zanim do tego przejdę, to chciałem przypomnieć, jak żeśmy sobie dyskutowali na temat tego, co to jest w takim razie ta szybkość po czasie T, no bo do tej pory to badaliśmy takie jakieś zjawiska typu samochód przejechał z Warszawy do Krakowa przez 3 godziny, z jaką szybkością średnio się poruszał, tak? Z Warszawy do Krakowa powiedzmy jest 300 kilometrów, przez 3 godziny to średnia szybkość wynosiła 100 kilometrów na godzinę. A co pokazuje szybkość na szybkościomierzu samochodowym? No popatrzcie, ona pokazuje szybkość, z jaką samochód porusza się w tej chwili. Tak, no jeżeli to jest szybkość nawet, a nie prędkość, no chyba, że jest to nowoczesny samochód i ma na tablicy też kompas i pokazuje kierunek, w którym jedzie, nie tylko wartość szybkości, jaką się porusza. No jeżeli pokazuje także kierunek, w którym się porusza, to z tych dwóch wielkości można odtworzyć wektor prędkości, ale my na razie będziemy mówili o szybkości. No i tutaj na tym rysunku, wyobraźcie sobie, że mamy sobie samochód, taka czerwona, to jest właśnie ta czerwona kropka. No i ten samochód przez jakiś czas, tam powiedzmy jednej sekundy, przejechał jakiś odcinek pomiędzy jedną czerwoną kropką a drugą. No, popatrzcie, kiedy byśmy zamiast jednej sekundy wzięli pół sekundy, to ten samochód przejechałby mniejszy odcinek. No, ale też i jego czas by się skurczył, prawda? Ta strzałka oznacza tutaj czas. No i gdybyśmy jeszcze skrócili, oj, przepraszam, gdybyśmy jeszcze skrócili ten odcinek czasu, już nie pół sekundy, a 0,1 sekundy, to ten samochód by przejechał jeszcze krótszy odcinek. No cała sztuka polega na tym, że za każdym razem ten stosunek przejechanej drogi do czasu, który upłynął w tym czasie, kiedy ta droga była przejechana, czy stosunek odcinka czasu i drogi, która została przejechana w tym odcinku czasu, że ten stosunek wynosiłby ileś. Nawet jeżeli ten czas tutaj w mianowniku byłby bardzo, bardzo niewielki. Chwila. Jedna chwila. Chwila to jest naprawdę chwila, nie ma długości. Otóż pomimo, że ta chwila jest w mianowniku, to ten stosunek przejechanej drogi, bo im krótszy czas, tym krótsza droga. Pomimo tego, że w mianowniku nie lubimy dzielić przez zero, to możemy sobie wyobrazić, że ta chwila w mianowniku jest po prostu nieskończenie krótka. Wtedy ta droga będzie też bardzo, bardzo krótka, ale stosunek tej przejechanej drogi do czasu, który upłynął, będzie wynosił ileś. I to ileś to jest właśnie szybkość chwilowa. No więc w ruchu jednostajnym przyspieszonym tempo zmian szybkości to jest przyspieszenie, no i przez analogię do tego, jak wyglądała sytuacja w ruchu jednostajnym, wiemy z algebry, że wzory, które wyglądają tak samo, przekształcają się tak samo, tak? Wzór, że jedna stała wielkość jest ilorazem dwóch innych wielkości, oznacza, że jedna z tych wielkości jest równa tej stałej proporcjonalności razy ta wielkość zmianownika. No i teraz wyobraźmy sobie, powiedzmy, że samochód jechał sobie 50, rozpędził się na skrzyżowaniu, wystartował ze skrzyżowania i w ciągu 5 sekund osiągnął szybkość 50 km na godzinę. No nie jest to jakaś olbrzymia szybkość, ale wiadomo, jeździmy w mieście, nawet w okolicach Zalesia jest spory ruch, więc samochody nie mogą się rozpędzać jakoś bardzo mocno. Zakładając, że samochód poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym, jakie było przyspieszenie tego samochodu? No, przyspieszenie tego samochodu to jest zmiana szybkości do zmiany czasu. Zmiana szybkości wynosiła 50 km na godzinę, zmiana czasu 5 sekund, czyli to jest 10 km na godzinę, podzielić przez sekundę. No i teraz trzeba to jeszcze jakoś obliczyć, bo tak, tu mamy kilometry,
tu mamy godziny, tu mamy sekundy, chcemy mieć wszystko w układzie SI, czyli kilometry trzeba zamienić na metry, no ale to jest proste, bo to jest kilometr, to jest 1000 metrów, godzinę trzeba zamienić na sekundy, bo to i to jest 3600 sekund. Po uproszczeniu dostajemy w przybliżeniu 2,78 metra na sekundę do kwadratu. No i to jest w porównaniu z przyspieszeniem grawitacyjnym, to znaczy z tym, z którym spadają wszystkie przedmioty, na przykład łyżka ze stołu albo coś ze stołu, co kot zrzuca. Widać, że to jest co? No tak pomiędzy 3 a 4 razy mniejsze przyspieszenie niż przyspieszenie grawitacyjne. No dobrze, drugie zadanie, które rozwiązaliśmy przy tej okazji, było takie o szybkości granicznej. Pamiętacie, siła oporu zależna od szybkości sprawia, że wszystkie ciała spadając na przykład w atmosferze albo kulka śrutu spadając w roztworze gliceryny w wodzie, po pewnym czasie nie przyspiesza już, tylko osiąga szybkość graniczną, bo siła oporu jest tak duża, że równoważy siłę przyciągania grawitacyjnego. No i w wypadku spadochroniarza szybkość graniczna spadającego spadochroniarza to jest około 200 km na godzinę, chyba że się jakoś bardzo postara i ułoży się aerodynamicznie, ale w takiej sytuacji, kiedy ma rozłożone ręce i opada, to jest około 200 km na godzinę. No i jest pytanie, po jakim czasie od opuszczenia samolotu skoczek osiąga szybkość graniczną. No więc oczywiście pewną rolę odgrywa tutaj siła oporu powietrza, decydującą dla osiągnięcia tej szybkości granicznej, ale czas, który skoczek potrzebuje, można oszacować w ten sposób, że wyobrazić sobie, że on porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem grawitacyjnym, no i policzyć, po jakim czasie osiągnie tą szybkość 200 km na godzinę. I tu możemy zastosować, ponieważ szacujemy tylko tą wielkość, nie zależy nam na dokładnej wartości, tylko na oszacowaniu, to możemy zastosować szereg uproszczeń, no na przykład przyjąć przyspieszenie nie 9,81, tylko okrągłą liczbę 10. To będzie się znacznie łatwiej liczyło. Teraz no, zamiast 200 km na godzinę przeliczanie 200 km na godzinę na metry na sekundę może być uciążliwe, ale możemy sobie poradzić w ten sposób, że pamiętamy szybkość sprintera na 100 metrów, 10 metrów na sekundę to jest 36 km na godzinę, 360 km na godzinę, czyli 10 razy więcej niż 36, to jest 10 razy więcej niż 10 metrów na sekundę, czyli 100 metrów na sekundę, a 180 km na godzinę, no prawie 200, to jest w takim razie 50 metrów na sekundę, więc możemy sobie ten czas oszacować, dzieląc to 50 metrów na sekundę przez przyspieszenie grawitacyjne. Tu w liczniku wzięliśmy troszeczkę mniejszą liczbę, a za to w mianowniku troszeczkę większą, więc ten czas będzie, wydawałoby się, będzie troszeczkę krótszy, ale za to nie uwzględniliśmy zupełnie oporu powietrza, więc jako oszacowanie to jest moim zdaniem zupełnie dobry sposób obliczeń. No i 50 metrów na sekundę przez 10 metrów na sekundę do kwadratu, metry z metrami się uproszczą, ta sekunda tu powędruje do licznika, ta sekunda do kwadratu z mianownika w mianowniku ta sekunda powędruje do mianownika z licznika, ta sekunda do kwadratu z mianownika w mianowniku powędruje do licznika, sekunda do kwadratu w liczniku z sekundą w mianowniku się uprości. Będzie to 5 sekund. No i to są znowu bardzo proste zadania, które opierają się tak naprawdę na takiej relacji proporcjonalności, z którą już nikt nie powinien mieć tak naprawdę problemów i nie powinien się zastanawiać, czy jak z tego mam wyznaczyć czas, to trzeba pomnożyć przez prędkość, czy podzielić przez przyspieszenie obie strony. To po prostu jest najprostsza możliwa chyba relacja w matematyce i trzeba mieć ją naprawdę dobrze opanowaną.